Radio Kraków. Radio Stradar. Studiu Fryderyk Zeska. Dzień dobry. Dzień dobry Marcinie, dzień dobry państwu. Dziś opowiemy o samochodzie, który wydaje się być odległy od, to, od twoich preferencji. Tak, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Można tak pomyśleć. E, bo to brutal, brutal, amerykański brutal, tak go nazwijmy. E, ci z państwa, którzy są ciekawi o czym mówimy, to oczywiście już zapraszamy teraz na Facebook, na stronę Radiostrady. Tak, Można zobaczyć film, film opublikowany e, traktujący o tym, o tym wozie. E, krótki, więc się państwo nie zmęczą. Ale też e, on jest e, pokazuje emocje, które mu towarzyszą. Tak, ciężko. Jak zawsze treściwe, treściwe. to znakomicie, więc zachęcamy Państwa do obejrzenia. A teraz powiedzmy, co to za auto? Chodzi o Mustanga GT V8, 5-litrowy, więc ten potężny z oferty. Wrzeszczący modelowej. silnik po prostu. Tak, Gwieńcy. bardzo głośno ryczący, zwracający na siebie uwagę. E, paradoksalnie chyba bardziej panie na niego zwracają uwagę po dźwięku. Bo panowie, to oczywiste jest, że, że kiedy widzą nie tylko... Nie, nie, właśnie również, również go dostrzegają, ale to jest już tak tradycyjne i powszechne, że widząc emblemat pędzącego rumaka, to wiedzą, że to jest Mustang i, i wiedzą, że należy mu się Ale też Mustang Mustangowi nierówny, bo są Mustangi z nieco mniejszymi, mniejszymi silnikami. Tam, chyba bodajże 2-3 litra się, tak? no EcoBoost. Właśnie. No, no... Wygląda podobnie, Więc nie właśnie... brzmi w ogóle i nie jedzie w ten sam sposób. Jeśli śmiem twierdzić, że tutaj dużą robotę robi właśnie ten dźwięk. Tak, tak, bez wątpienia tak jest. Niektórzy mówią, że to grzech w ogóle decydować się na zakup silnika EcoBoost. Naturalnie Też jest tak bardziej uważam, ale nie bardziej ekologiczny. No, to chyba o to chodzi, że w momencie kiedy kupujemy tego typu samochód, zwykło się już przyjmować mówić, że że to jest muscle car. Początkowo Mustang był ponykarem, czyli takim troszeczkę młodszym rodzeństwem tych potężnych muscle carów. Obecnie no, jeżeli byśmy go zostawili z line-upem innych producentów jak Chevrolet Camaro czy Dodge czy Charger Challenger, to no to nie widzimy różnicy w bryle, w sylwetce, w tej muskulaturze, a to jest to, co wyróżnia samochody amerykańskie musclecary, właśnie ta potężna dawka proporcji, które świadczą o tym, że drzemie tam potężna moc, bo ten Mustang, którym poruszałem się w okresie minionych świąt, to, to właśnie 450-konne nowe wcielenie Forda Mustanga i faktycznie czuć tą moc, słychać tą moc, Jedyne czego mi brakowało, to odpowiedniego Paliwo. przełożenia. Paliwo to też bardzo, bardzo szybko a, tracimy, zużywamy. Naturalnie przekłada się to na uśmiech na twarzy, ale, ale brakowało mi przełożenia odpowiedniego tego, co, co spotykamy w wozach europejskich czy japońskich, gdzie Producenci potrafią przełożyć potężną moc na, na koła i następnie na, na asfalt w taki sposób, żebyśmy mogli w pełni korzystać. Tutaj odrobinę tak e, brakowało mi tego, że oczywiście wspaniałe brzmienie i całkiem niezłe przyspieszenie tylko po chwili, a nie momentalnie w tym momencie, kiedy potrzebuje. Sylwetka Mustanga zmieniła się na przestrzeni lat. Od, od tych pierwszych Mustangów kultowych tak. dzisiaj samochodów ten jest większy, prawda? Dużo większy. Naturalnie te proporcje, linie kluczowe dla y, tego modelu odnajdziemy również w tych najnowszych wcieleniach. Jednak jest dużo większy, choćby z tego względu, że zmienia się prawo. Y, w kwestii bezpieczeństwa czy kontaktu w wypadku zderzenia z pieszym, więc te samochody odrobinę muszą inaczej wyglądać, ale i te systemy bezpieczeństwa i wspomagania różne, one też potrzebują miejsca do tego, żeby się zmieścić. Ten. Współczesny współczesnym ustangi jest, jest bardzo duży, można powiedzieć. Siedząc wielką różnicą, ma się wrażenie właśnie, że prowadzi się znacznie większy samochód niż jest faktycznie. I też daje takie odczucia sprowadzenia, że prowadzimy coś, co jest dużo większe, dużo cięższe i z dużo większym wysiłkiem. Ale miałeś też takie bo, uczucie, że jest, jest wprowadzić to w ruch. Siedzisz na tyle nisko, że ta maska jest bardzo wysoko, że jest tak jakoś to skonstruowane, że, że widzisz ją właśnie. To, to jest może ten efekt, że ja... się wydaje większa, że, że jakoś tak nie wiem. Jak siedziałem w nim, to miałem wrażenie, że, że jakoś jest wyżej niż w innych samochodach. Dla mnie sportowy samochód, sportowe GT, czyli ten Gran Turismo, musi mieć długą maskę i powinien, powinien być ten widok. Bo gdzieś ten duży silnik musi się zmieścić, faktycznie, tak. A, a pakowanie dużego silnika do małego auta? jakoś tak nie pasuje, prawda? Ale idąc za myślą czy wskazówkami Michała Kościuszko, który wielokrotnie u nas gościł, ten środek. Yy, ciężkości czy jakby miejsce, jakie zajmujemy za kierownicą powinien być niżej, tak więc wzorując się na kierowcy mhm. rajdowym, e, ja zawsze e, obniżam siedzenie po to, żeby trochę, trochę niżej siedzieć. Nie do tego stopnia, żeby patrzeć przez ten no lufcik między kierownicą i, i deską rozdzielczą, tak, ale w taki sposób, żeby to była po, pozycja wygodna do prowadzenia i też adekwatna, bo ten samochód e, pomimo tego, że zdradza swoje możliwości i potencjał mocy, to potrafi zaskoczyć i czy wystarczy odrobinę bardziej mokra nawierzchnia, czy w momencie kiedy startujemy wcześniej rano, jeszcze warunki atmosferyczne są takie nie do końca sprecyzowane, to bardzo łatwo jest stracić przyczepność, więc trzeba bardzo się pilnować. Tym samym prowadzenie tego samochodu momentami potrafi być bardzo wyczerpujące, bo wymaga większego uwagi. skupienia. Mm -hmm. Coś o wnętrzu opowiesz? No wnętrze na pewno poprawiło się w stosunku do, do tych, jakie widywaliśmy w amerykańskich wozach w przeszłości. Dalej możemy się spodziewać tego, czego oczekiwalibyśmy po samochodach ze Stanów, czyli te materiały nie są takiej jakości jak konkurencji konkurencji z Europy natomiast wcale nie są złe one w niczym nie przeszkadzają a tym bardziej no, należy spojrzeć na nie przez pryzmat tego do jakich celów jest projektowany ten samochód do, jaka jest grupa docelowa raczej nie są ludzie którym no właśnie, jaka to jest, jest grupa docelowa tak się zastanawiam bo yy... To zależy na jakim rynku. Ja mam sporo znajomych również za granicą, i ci, którzy mieszkają w Stanach czy Kanadzie, w momencie, kiedy słyszą, jak popularne w Europie są Fordy Mustangi, Camaro czy, czy Challengery, to łapią się za głowę, bo to nie jest. Tak pożądany samochód w Stanach, albo przez te grupy społeczne, które, które moglibyśmy sądzić, że będą, będą wśród nich popularne. To jest samochód, którym najczęściej też w Stanach jeżdżą młodzieńcy spoza miasta. Którzy zaraz po tym, jak hektary zaorają, to wsiadają w ten samochód, mają długą prostą przed sobą i potrzebują, żeby prawdopodobnie ich dziewczyna już słyszała, że oni nadjeżdżają w momencie, jak ruszają spod swojego domu. Wiedziałem, że warto zadać to pytanie, mów dalej. Tak. Stąd też może to, co powiedziałeś, nie czułem się na miejscu prowadząc ten samochód, ale też nie czułem się w drugą stronę niechciany za kierownicą. To jest bardzo przyjemny samochód. Przyjemny do oglądania, bo jest bardzo atrakcyjny stylistycznie. Tyle, że jest też napiętnowany różnymi odrobinę może negatywnymi wartościami. No w Polsce się mówi, że przerysowany za i na kryzys wieku średniego. Ja akurat y, tych kryzysowców mniej widuję za kierownicą, tak. jak widuję Mustangi, to raczej młodych ludzi. Y, no ale taka, taką etykietkę trochę mu przykleili, bo w Polsce to w ogóle jak jest coś, y, y, droższy lepszy samochód, to zaraz jest na kryzys wieku średniego. Możliwe, że tak. Samochód mustang powstał po to, żeby y, odpowiedzieć za, na brak y, y, motoryzacyjnego środka. Wyrazu dla młodzieży w latach, kiedy, kiedy powstawał pierwszy ponycar I myślę, że ten nurt czy, czy, czy to odczucie towarzyszy temu modelowi. Dalej jest to samochód dla kogoś, kto ma. Odrobinę bardziej buntowniczą duszę. Potrzebuje w bardziej ekspresyjny sposób pokazać to, że to jest jego motoryzacyjne alterego, że potrzebuje poczuć ten duch wolności w momencie, kiedy gdzieś wyjedzie na otwartą przestrzeń i ta droga otwiera się przed nim wspaniale, i wtedy Mustang w odróżnieniu do poruszania się w mieście, gdzie potrafi szarpać i, i jak narowisty koń rwać się do, do szybszej jazdy, to w otwa otwartej przestrzeni. Nagle jest znacznie bardziej przyjemne do prowadzenia. To spalanie spada radykalnie i, i jest dosyć okiełznanym GT. Czyli dla młodych to symbol wolności i tej niezależności, o której powiedziałeś, a dla mojego pokolenia, czyli już tych średniowiekowców, tak? Ale zaawansowanych. To jest, to jest, powrót to jest legenda. Właśnie. Powrót do, legenda, do legendy. To tak. Mustang to jest słowo, które przez całe moje wczesne lata życia budziło emocje, bo tak był nieosiągalny w Polsce. Nie, nie, gdzie zobaczyć Mustanga? Jak pierwszego w życiu zobaczyłem, to nie chciałem od niego odejść. I, I myślę, że to, że dzisiaj ludzie w moim wieku, w podobnym wieku kupują ten samochód, to, to jest właśnie ja bym ta nie miłość do tego, legendy. Kryzys. Nie kryzys, ja bym to właśnie, właśnie nie kryzys. miłością do, do motoryzacji i spełnieniem wreszcie możliwym również w Europie bo w Europie wreszcie mamy też te najpotężniejsze silniki które były zarezerwowane tylko dla Stanów. No to opowiedzieliśmy o wyjątkowym samochodzie. Film do obejrzenia, do obejrzenia na naszej nie stronie. Niech każdy sam się przekona. A najlepiej, niech każdy sam się przejedzie i wtedy będzie. I skomentuję, był... bo jestem ciekaw Państwa opinii. Czy kochają Państwo masalkary i amerykańską motoryzację, czy może w drugą stronę, właśnie. No to czekamy. 4080 to nasz numer smsowy, ale najlepiej to proszę pisać komentarze pod filmem na Facebooku. Radiostrada.